taka dość porażające doświadczenie, bo ja nie oglądałem modlitwy Anioł Pański, bo o 12 byłem umówiony na takie bardzo wąskie zebranie na temat nabożeństwa na 600-lecie Łodzi, które przypada w tym roku 29 lipca i właśnie dwie osoby, z którymi domykałem program tego nabożeństwa, przyszły. No i zajęliśmy się tym tematem i gdzieś tam tak mniej więcej 10 po czy 15 zaczęły się jakieś dziwne SMS-y i telefony, z których nic nie rozumiałem. W końcu ktoś mi tak wyraźnie napisał czy powiedział, że Ojciec Święty mianował mnie kardynałem, no to to był moment, w którym ja wiem, mój brat lekarz mówi, że serce nie boli, ale mnie rozbolało. No i siadłem tak dość mocno w fotelu, to tak i musiałem się zregenerować. Wiedziałem od księdza kardynała Konrada, że to tak wygląda akurat w tym pontyfikacie, że Ojciec Święty ma taką kartkę, którą nosi tylko i wyłącznie w swojej sutannie i po prostu ją wyjmuje na tej modlitwie Anioł Pański, odczytuje i tego nikt nie wie wcześniej. Kardynał miał łatwiej, bo jemu ktoś powiedział, żeby koniecznie tego dnia oglądał modlitwę Anioł Pański, więc oglądał. Mnie nikt nie powiedział, więc na tyle Ojciec Święty trzyma to w tajemnicy do samego końca. Więc to przychodzi jak grom z jasnego nieba. Taka informacja.